Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma dolinami, gdzieś za walającym się po podłodze wirnikiem, na końcu tej długiej i brudnej ścieżki z kapiącego oleju, był sobie silnik polskiej produkcji, bo Celma. 12-kilowatowy, dwubiegowy i cichobieżny. I silnik ten skończył już swoją służbę i nie znalazł się nikt, kto chciałby go przygarnąć. Co z takimi silnikami się dzieje, możemy bez problemu domyślić się, sprawdzając cennik na pierwszym lepszym skupie złomu. Zapraszam zatem na celmobicie, czyli o konfrontacji takiego silnika z 6-kilogramowym młotkiem.